Hej, z tej strony Tequila, witam was wszystkich kolejnych recenzji mangi na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będą to Aniołowie Zbrodni od Vaneko. Aniołowie Zbrodni to 12-tomowa manga oparta na grze typu horror stworzonej przez Makoto Sanadę, który, co ciekawe, odpowiada w mandze za jej scenariusz. Historię rozpoczynamy poznając jedną z głównych bohaterek tej serii, mianowicie 13-letnią Rachel Gardner. Rachel budzi się w małej salce w nieznanym miejscu. Nie pamięta jednak, jak się tam znalazła, a jej ostatnie wspomnienia odnoszą się do tego, że została zabrana pod obserwację po tym, jak była świadkiem morderstwa. Nie pamięta jednak, o co dokładnie chodziło, kto został zamordowany i dlaczego jej wspomnienia są tak zamglone. Ray postanawia wydostać się z tego miejsca. Jak się okazuje, znajduje się na piętrze B7, i aby opuścić budynek, musi przejść przez pozostałe piętra. Kiedy Rachel trafia na niższe piętro, B6, okazuje się, że jest ono zamieszkane przez seryjnego mordercę uzbrojonego w kosę i pokrytego bandażami Isaaca Postera, nazywanego Zakiem, który próbuje ją zabić. Ze sprawą pewnych zwrotów akcji, o których nie będę wam spoilerować, Zak i Rachel zawierają obietnicę, która połączy ich losy. W zamian za pomoc Zakowi w wyjściu z tego budynku, Zak ma spełnić absurdalną prośbę Rachel. O jaką obietnicę dokładnie chodzi? Jaką prośbę może mieć do seryjnego zabójcy Rachel? I tak zaczyna się walka o przetrwanie, wypełniona zagadkami, wyzwaniami, wianuszkiem emocjonalnie skrzywionych postaci oraz obietnicą, która pcha naszych bohaterów do przodu. Najsilniejszym aspektem mangi, jak dla mnie, są właśnie postaci w niej występujące. Nie chodzi mi tylko o Rachel i Zaka, ale również o innych mieszkańców pięter, czy też ludzi z przeszłości bohaterów, którzy mieli znaczący wpływ na ich postrzeganie siebie i świata. Każdy z nich ma niesamowicie rozbudowaną osobowość, na którą składa się wiele rzeczy i naprawdę można o nich rozmawiać bardzo długo. Nie wiem nawet, czy nie godzinami. Serio, Makoto Sanada odwalił kawał dobrej roboty, kreując swoje postacie. Zacznijmy od Rachel. Rachel jest osobą skrzywdzoną psychicznie, zresztą jak większość bohaterów tej mangi. Jej stan emocjonalny jest bardzo niestabilny, zachowanie może zmienić się w skrajne w przeciągu paru chwil. Nie zmienia to jednak faktu, że Rachel jest bardzo inteligentna, widzi więcej i myśli parę kroków przed innymi. W połączeniu z siłą i dzikością Zaka, jej opanowanie i racjonalne myślenie wielokrotnie ratuje im skórę. Ray ma pragnienia, które bardzo chciałaby spełnić, a jednocześnie pragnie podążać drogą swojego Boga i odnaleźć swoje wymarzone szczęście. Zak natomiast jest typem Bakugo z Boku no Hero Academia, zresztą w wersji anime ten sam aktor użyczał im głosu. Jest porywczy, gwałtowny, ma wybuchowy temperament. Zamiast myśleć, woli działać, co niestety często obraca się przeciwko niemu. Dla niego jedyną formą wyrażania siebie jest przemoc, zabijanie, agresja. Jest to spowodowane tym, w jaki sposób przebiegało jego życie, jakich ludzi spotykał na swojej drodze. Myślę, że takim urywkiem pokazującym kawałek tego, jak wyglądało życie Zaka, może być fakt, że o swojej mamie mówi kobieta, która mnie urodziła. No to już musi o czymś świadczyć, tak, o ich relacjach. Zak zdaje sobie sprawę z tego, że bez pomocy Rachel nie zdołaby dostać się z tego dołka, w którym oboje się znaleźli. A troszeczkę z jego winy, nie ukrywając. Jednak bardzo ciężko jest mu to zaakceptować i nieustannie jej ubliża. Dodatkową bardzo ważną cechą Zaka jest to, że nienawidzi z całego serca kłamców i sam nigdy nie kłamie. Odwiedzając poszczególne piętra, spotykamy na nich innych aniołów śmierci, którzy mają swoje historie, swoje sposoby na ukaranie grzeszników i swój pogląd na dane sprawy. Nie chcę zdradzać za dużo szczegółów, ale dzięki mandze poznajemy przeszłość każdego z nich, czego nie dostaliśmy ani w anime, ani w grze. Dzięki temu mamy lepszy obraz ich osobowości, wiemy skąd wynika takie, a nie inne zachowanie, i dlaczego stali się tacy, a nie inni i co tak właściwie ukształtowało to, kim są teraz. Jeżeli chodzi o kreskę, manga jest narysowana fantastycznie. To, co mi się szczególnie w niej podoba, to momenty, kiedy dokładnie widać emocje bohaterów. Ta mimika, ekspresja, nawet przerysowanie tego wpływu skrajnych uczuć. No po prostu coś cudownego.
Fabularnie są jakoś szczegółowo rozbudowane, ale przez to bardziej skupiamy się na postaciach. Kolorowe strony są absolutnie prześliczne i żałuję, że nie mam żadnej pocztówki z aniołkami. Podsumowując, mangę czytało mi się wręcz wybornie. Przeczytałam wszystkie 12 tomów tak naprawdę w 2 dni. Grę oraz anime oglądałam już jakiś czas temu, więc dobrze było to wszystko jeszcze raz sobie przypomnieć i poukładać w całość. I w sumie z wszystkich tych 3 produkcji manga podobała mi się najbardziej. Kreska naprawdę robi niesamowity klimat, zwłaszcza jeżeli chodzi o pokazywanie emocji i wydaje mi się, że Zaka w pewnym momencie robi się naprawdę ciało. Nie zabijcie mnie za to stwierdzenie, ale te jego mimiki i uśmieszki. Mam nadzieję, że nie jestem jakaś dziwna i inni też to zauważyli, co czytali mangę. Kolejny plus to retrospekcje postaci, nie tylko tych głównych, ale również drugoplanowych, które możemy zobaczyć tylko w mandze i uwierzcie mi, są warte przeczytania. Dodatkowym smaczkiem są informacje od Makoto Sanady, który opisuje, jak powstawała gra, skąd taki pomysł na bohaterów, odpowiada na pytania fanów i też wywiady. Naprawdę manga jest najlepszym chyba źródłem wiedzy, aby dokładnie poznać ten świat i to, co autor miał w głowie, tworząc ją. Oprócz bohaterów i kreski uwielbiam w tym tytule pogłębiającą się relację Rachel i Zaka. Od nieznajomych, którzy w dodatku, jedno chciało zabić drugiego, poprzez osoby, które chcą czy nie chcą, muszą sobie zaufać, położyć na szali wszystko, wielokrotnie się poświęcać i podejmować trudne decyzje, aby przeżyć. Mistrzostwo jak dla mnie. Naprawdę, ich relacja jest poprowadzona przecudownie. Ja mangę bardzo Wam polecam, jeżeli lubicie horrory, tajemnice, escape roomy, rozbudowane, czasami wręcz szalone postacie, to uważam, że przy mandze będziecie bawić się przednio i wciągnie Was na maksa.